Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwona Meresta, jestem specjalistą chorób płuc i pracuję na stałe w oddziale chorób wewnętrznych i chorób płuc Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Proszę Państwa, spotkała nas dzisiaj taka miła uroczystość. Dziękujemy bardzo sponsorowi, który przekazał nam respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Ponieważ głównie w naszym szpitalu jest oddział intensywnej opieki medycznej, w związku z powyższym pacjenci, którzy są w bardzo ciężkim stanie, którzy wymagają na stałe zaintubowania i wentylacji mechanicznej, trafiają tam. Natomiast bardzo często mamy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, z niewydolnością oddechową, którzy wymagają takiej wentylacji mechanicznej. I takich pacjentów niestety również spodziewamy się w dobie obecnego koronawirusa. No, wprawdzie mamy nadzieję, że pacjenci nie trafią do nas, no niemniej jednak nie możemy tego być pewni w 200%. I dla takich właśnie pacjentów, którzy mają trudności z oddychaniem, którzy nie mogą oddychać samodzielnie, którzy nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości tlenu do swojego oddychania, to właśnie dla nich jest dedykowane takie urządzenie i ono nam się na oddziale bardzo, bardzo przyda, za co naprawdę jesteśmy wdzięczni sponsorowi.